Zapisujemy grę i witajcie widzowie w czwartym odcinku z naszej gierki. Włączamy stoper, bo uznałem, że stoper będzie lepszym pomysłem, czy tam może nie stoper, ale licznik czasu, żebym wiedział, żeby odcinki miały tak około pół godziny, 40 minut. A teraz lecimy dalej z fabułą, bo jak mówiłem, mamy trochę questów. Panią babunię, fabułę i tak dalej. I myślę, że początkowo możemy polecieć z questem głównym, jako iż już zaczęliśmy go mniej więcej. Czyli kolejną rzeczą będzie szakłak. Szakłaka akurat to już wiem, jak się łapie. Także z tym to problemu nie będę miał. Po prostu wystarczy, że pójdę na dno rzeki i poszukam. Tylko czy to będzie tutaj, to już zależy. Chociaż mi się wydaje, że to musiałbym gdzieś indziej pójść. No, to jest gówno w tej rzece, ale co się dziwić, tutaj trupy pływały. A teraz Geralcik jeszcze tutaj pływał. No powiem tyle, jakby Geralt wypływał, znaczy gdyby Geralt pływał po rzece, to według mnie on powinien po prostu jak Mojżesz, chociaż Mojżesz zamienił wodę w wino, czy tam wodę w krew, już wodę w krew, Jezus wodę w wino. Także jak dla mnie to powinno działać w taki sposób, że jakby Geralt wszedł, to by woda nagle stała się czysta, a wszystkie trupo i trupojady nagle zniknęły z niej, także fajnie by tak było, ale wiem, że tak nie będzie. A teraz szukamy szakłaku. Widzę już, że tam jest szakłak. Tego samego błędu to ja już nie popełnę. Nie popełnię, mój język się po prostu... Nie powiem, mój język bardziej zaczyna szaleć niż normalnie. Dobra, mam szakłak. Teraz będzie ode mnie capić po prostu jak nie od umytego człowieka. Boże, mi coś strasznie język. Chyba wody muszę się napić. Dobra, zobaczmy. Znajdź myśliwego, dobra. Jak już mamy zająć się tym myśliwym, to niech koń do mnie przybędzie. Dobra, tu jesteś, płotka. Teleportowałeś się blisko mnie, bo wiesz, że tylko przy mnie czujesz się świetnie. Dobra, wezmę tak, niech kieruje mnie gra. W ogóle coś mi się zbagowało z płotką i jakimś cudem ona... Co ty chcesz? Dlaczego nie mam cię nie dotykać? Mam prawo dotykać ludzi, jestem wiedźminem. Wiedźmini mają w prawie swoim, że mogą dotykać kogo im się podoba. Dobra, jesteśmy przy domku naszego łowcy. Wejdę mu do domu. Nie, nie wejdę niestety. Potrzebuję klucza, a on ma przy sobie klucz. Dobra. Jest. Są świeże. Mysław dopiero co wyszedł z domu. Wyszedł na wyprawę, złapał kapcie swoje, założył łuk na plecy i poszedł strzelać do kur. Jest i Mysław. Mysławie, witaj. Ty jesteś Mysław? Wilki? Chociaż nie. Dzikie psy. Tak, a one od wilków groźniejsze. Groźniejsze od wilków? Bez przesady. Psy groźniejsze od wilków? Bez przesady. A tak, właśnie tak. Wiesz czemu? Nie, ale coś czuję, że zaraz się dowiem. Bo wilki polują, żeby zaspokoić głód, a dzikie psy zabijają dla zabawy. Zupełnie jak ludzie. Tak, tylu rzeczy się od nas nauczyły. Czemu nie okrucieństwa? Ja idę do lasu za grubszą zwierzyną. Gdzie znalazłeś mi wygartczyków zabitych przez gryfa? A, już rozumiem. Weźcie wiedźmin. Ten zabójca potworów, o którym we wsi mówią. Wskażę wam drogę, a jakże, ale muszę ubić te kundle, nim komu krzywdę zrobił. Pomożecie? Znaczy, jeśli nie żal wam na nich tępić srebrnych mieczy. Czemu nie? Trochę ekspa będzie, kurna, do torby trafi. Nie, gryf nie ucieknie. Nie, ale psy mogą, więc stawiajcie stopy ostrożnie. Oczywiście. Od dawna macie problem z tymi psami? Co? Odkąd zaczęła się wojna? Jak żołnierz przez wieś idzie, babę zgwałci i zadusi, chłopa zabije dla zabawy, a krowę na mięso. Ale kundla najwyżej kopnie. No to łączą się te bezdomne burki w stada. Głodne, wychudzone, całe w strupach, ale zdechnąć nie chcą.
O, te psy są cwane, cwań. Za późno, znów kogoś dopadł. O nie! Dostaną po dupie za to, co wyście zrobili. Wyście już człowieka zjedli. Do widzenia mi, kurna. Spierdzielać. Spierdzielać mi, kurna, pieski. Mimo tego, że jak bardzo was kocham, to nie pozwolę wam innych ludzi, kurna, zabijać. Która to jest jeszcze? Pokaż, co umiesz. Pokaż, co umiesz, piesku, kurna. Ała. Masz, kurna. I przepraszam, piesku, niestety. Nie trzeba było ludzi zabijać dla zabawy. Dałbym ci, kurna, kanapeczkę z szyneczką, albo nie wiem, jakiś dobry gulasz, a ty mi, kurna, tutaj ten. Dobra, tutaj jeszcze pse siadło, surowe mięso. Dobra, panie Mysławie. No niestety, no. Dieter. Umarł. Znasz go? Służyliśmy razem u dziedzica, tam gdzie teraz czarne wojsko stoi. On był stajennym, ja nadwornym myśliwym. Ale to było zanim... To było dawno temu. Zanim co? Zanim co? Zanim mnie wypędzono ze wsi. Co takiego zrobiłeś? Nikt. Jestem odmieńcem. Wybaczcie, nie chcę o tym mówić. Ja jestem odmieńcem, słuchaj. Ja jestem odmieńcem. Tak, ale innego rodzaju. Jeśli to likantropizm, mogę pomóc. Co? Likantropizm, wilkołactwo. Załatwiałem już takie sprawy. To zwykle proste klątwy, które... Syn dziedzica Florian i ja kochaliśmy się. Dieter nakrył nas w stajni. Mnie wygnano... A Florian się powiesił. Dziedzic zaczął potem pić, majątek podupadł. Ot, cała historia. Przykro mi. A, stare czasy. Miałem ci pokazać miejsce, gdzie znalazłem Nilfgaardczyków. Chodź. Dobra. A zatem prowadź. Wiesz coś o tym gryfie? Punkty umiejętności. Ratata. Oczywiście punkt umiejętności, no to pamięć mięśniowa, bo szybkie ataki najwięcej wykonuje, także nie ma to jak podwiększyć. I oczywiście przerzucamy to tutaj. A tutaj pewnie mutageny, których na razie pewnie nie posiadam. No i fajnie, zaskoczyli mutageny, użyj go do wzmocnienia umiejętności, dobra. Niewiele, to nie zwierzyna dla mnie. No to jak tak, to chodźmy. Okej, dobra, wiem, postacie nie są, łóżek, bestiarz, medytacja, postać jest. Tutaj mutagen. A to jest mutagen spódnicy, to on się nie przyda. Żywotność mi zwiększa. Czyli jakbym miał coś zielone. Okej, dobra, warto wiedzieć. No niestety, no na razie to muszę sobie z tym za poczekać. To ty dla gryfa jesteś w sam raz. Choćby dlatego powinieneś się nim interesować. Ja wiem, jak cicho po lesie chodzić. Także nawet gryf nie z oczy. Dobra, no to biegnijmy tam już. Bo już się wypowiedziałeś. Na tematy, które chciałeś się wypowiedzieć, to możemy lecieć dalej. Zaprowadź mnie właśnie tam, gdzie gryf ludzi sobie żarł. Zaprowadź mnie właśnie tam, gdzie opieł dalał kości sam. Jeden leżał tam, pod pinkiem, z głowy. Drugi wisiał na gałęzi, a flaki mu zwisały aż do... Pasa? Uważajcie na siebie. Poradzę sobie. To nie pierwszy gryf, z którym mam do czynienia i nie ostatni. Oby tak było. Bywajcie. A co to miało być, kurna, poprawianie wąsika, czy nie wiem co to? Wszyscy coś tu świętowali, ale gryf im przerwał. Biwak? Oczywiście, że biwak. Można, można. Miasz ciemne od zakrzepłej kryi. I... Oho, wilki biegają. I sobie sarenki żrają. I tu już powinny być jeszcze ślady ich kroków. O, właśnie. Te ślady są starsze i głębsze. Ciężko zbrojni, pewnie Nilfgaardczycy. Ależ oczywiście, że tak. A zanim ten... To widzę tutaj parę ciekawych skrzynek, także one się przydadzą.
Dobra, już. I co, idziemy. Właśnie. Właśnie. Sprzed paru tygodni jeszcze żył, kiedy Gryf go tu przyniósł. I długo umierał. No, w cierpieniach. Było. Dobra. Podajmy Gryfa. Samica. Larwy w ranach zdążyły się wykluć. Czyli jest martwa co najmniej od tygodnia. Kurde. A drugi Gryf musi być samcem. Strasznie uwielbiam. Znaczy. Strasznie w ogóle Wiedźminów cenię za to, jak oni są w stanie po prostu dokładnie przejrzeć ciało martwej osoby i na podstawie wielu detali, szczegółów wywnioskować, jak długo osoba zginęła, jaki to gatunek i tak dalej. Znaczy, wiadomo, podstawowe rzeczy, jak pewnie podgatunek i tak dalej, rany i w ogóle, to pewnie można mniej więcej zrozumieć, ale... Kurde. Grube stosiny, gęsty przypiórek, Gryf królewski. Krawędzie dzioba starte, siwe włosy w podszerstku. Miała 10-12 lat. O kurde. Gryfy wiążą się za młodu na całe życie. Samiec musi być w podobnym wieku. Głębokie rany kłute na całym ciele, a na pazurach i dziobie ani śladów krwi. Nie broniła się. Musieli ją podejść jak spała. No to nieźle. To tłumaczy, czemu samiec, którego spotkałem, był tak agresywny. No co? Najpierw dopadł Nilfgaardczyków tu w lesie. Potem zaczął grasować po całej okolicy. Żonę mu zawalili, no to kurna, chłop się wkurzył. Pora wrócić do Vesemira. Nie, Vesemir jeszcze poczeka, co ty? Jeszcze mamy questa głównego z tym. Znaczy quest questem, ale mamy jeszcze tutaj zwłoki i coś tutaj chyba o właśnie tym... Spalone, a mógł zrobić tylko człowiek. No to nieźle, chcieli... Kości, krowie, psie, ludzkie, resztki z kilku miesięcy. Chcieli zrobić dobrze, a kurna zrobili jeszcze gorzej. Dobra, tutaj nie. No czyli, czekaj, bo dostałem miecz. Ale cóż to za miecz? Gorszy. Ale to zostawię, sprzedam. Będzie hajs. Zobaczmy, czy gdzieś po drodze mamy jakieś ciekawe miejsce. Tu jest coś ciekawego. To sobie tam pójdziemy, a potem koniem wrócimy z powrotem do... Questa. Magia. To miejsce mocy. Zatem kucnijmy i se weźmy trochę mocy. Punkt umiejętności i chyba akcji ulepszyłem. Dobra, tylko wszystko oznaczę. Dobra, mięso, wódka, mięso. Dobra, dmuchawiec. Przedmiot potrzebny do wykonania zadania. Jakiego zadania? Powiedzcie mi, mości panowie. W ogóle to ja mam dużo do przeczytania, ale... Ja to wszystko przeczytam w wolnym czasie, kurde. To jest licho studni, to jest list od Yennefer. Zaginiony brat. Dobra, spokojnie. Wszystko się przeczyta w wolnym czasie. Jeszcze niczego nie sprzedam. A Quen, dobra. Ja akcji od razu. Wszystko się przyda, dobra. A zatem tak, gdzie to było to miejsce z tym questem głównym? I tak, pójdziemy tutaj. Quest poboczny był tu, dobra. To pójdziemy szybko się przeteleportować. Nie! Nigdy koronu nie wiem, ja jestem debilem. Jestem debilem każdego sortu teraz. Żeby zginąć od upadku. Ja piska. I co, znowu muszę wsysnąć? No oczywiście, że muszę znowu wsysnąć. Miejsce mocy. Mogę z niego czerpać.
Dobra, ten punkt potem wezmę, albo nawet teraz szybko wykorzystam, póki jest okazja i zapiszę grę w razie czego. Dobra, gdzie jest ten punkt? Dobra, weźmy wy, jeszcze trochę wy. Ulepszmy sobie szybkie ataki. Może ja płotkę zawołam, bo tak trochę... Boże, boję teraz schodzić. No, zaraz. Zanim to... Mapa. I sobie od razu zaznaczę, że muszę iść na zniszczony most i później pójdę do questa pobocznego, bo już nie mogę z tą grą. Po raz... W sumie nie po raz pierwszy. Już nie pamiętam, czy po raz pierwszy, czy drugi. Zginąłem w najbardziej debilny sposób, jaki się da. Nie wierzę po prostu. Dobra. Tu jest drogowskaz. Dobra. To drogowskaz, zabierz mnie do głównej wioski. Mamy 15-16 minut odcinka. Nie, to ze wszystkim zdążę, kurde. Może nawet całą mapę obejdziemy. Panie kupcu, mam dużo rzeczy do sprzedania. Witajcie. Siemanko. Rzucę okiem. Pokaż mi, co masz w środku. Baby 2. Niech będzie. To zostawię. Co ja ci tu jeszcze mogę sprzedać? Surowe mięso. Masz. Maczaj się w mięsie, dobra. Teraz wszystkie niepotrzebne śmieci. A to przedmiot wartościowy może zostać odsprzedany za dobrą cenę rozłożone na... Dobra, sprzedam. Tymczasowo sprzedam. Bo takie rzeczami będę się bawił później. Ja wiem, że to powiecie mi, że mogę zrobić z tym ten, ale... Ja zaczynam, wszystkim się zajmę, spokojnie. Czasem zrobi się z tego większy pożytek, dobra. 85. Ja mógłbym jeszcze sprzedać. Coś, co przeczytałem, to sprzedam. To sprzedam. To jest licho ze studni, to też sprzedam. Zaginiony brat też sprzedam. List Yennefer sprzedam. Albo dobra. Dobra, że wrócę z tym, niech będzie. Ja to miałem przeczytać, a to, co przeczytane, to ten. Uważaj na siebie. Czy ja zdobyłem kolejny poziom? Nie, ale dostałem po prostu info takie, że o, poszło mi XP do góry. Dobra, to ja miałem iść teraz do tutaj, do tej pani z patelnią. O, chodź płotka. Przeteleportowałaś się. Ja wiem, że kosmici cię prowadzą, ale nie musisz mi o tym mówić. Ja wiem wszystko. Fajną piosenkę, kurna, znasz, chłopczyku. Byłby świetnym, kurna, śpiewakiem. Ale niestety życie cię obdarzyło takim życiem, a nie innym. Dobra, mamy. Paniku, spokojnie. O, co to było, kurna? Dzień dobry, tylko najpierw tutaj coś posprawdzę. Zaraz przyjdę. Fosfor. Nigdy nie miałem w rękach fosforu. Staruszka. Zgubiłaś klucz, babciu? Nie, patelnie. Widzicie, ten dom zawsze stał pusty. Aż nagle, w noc przed bitwą, przyjechał tu jakiś jegomość i wszedł jak do siebie. Staję przy oknie, żeby zobaczyć, co się dzieje. I musiał mnie zoczyć. Popatrzę, a on idzie w stronę mojej chaty. On jest... Złapałam patelnię, żeby jakby co się obronić. A ten grzecznie pyta... Babciu, masz może brzozowej kory? Jagody bzu albo chociaż kilka węgielków? Nie, mówię. I chyba na głowę upadliście, żeby po nocy o takie głupoty ludzi wypytywać. Ale widzę, że on wcale mnie nie słucha. Tylko na patelnię się gapi, niby sroka w gnat. Położyć mi ją, babciu, oddam z rana. No, trochę się dziwiłam. Bo co on tam będzie po ciemku smażyć? No, ale że dobre serce mam, to dałam. Zaiste porywająca historia. Nie no, babciu, ja będę kulturalny. Co było dalej, powiedz mi. Ciekawe. I co było dalej? Nad ranem do chałupy zajechał ktoś jeszcze.
ale potem wyszedł tylko ten pierwszy jegomość. Zamknął drzwi na klucz, wsiadł na koń i tyle widziałam jego i moją patelnię. No ona stara była, czarna od sadzy. Strata niby mała, ale innej nie mam. Innej nie mam? Może ty mi pomożesz, złociutki, co? Przyniesiesz babci patelnię? No, sama tych drzwi nie wyważę. A po prawdzie i tak bałabym się wejść do środka. Bo za drzwi taki smród bije, że ja myślę, że ten drugi... On tam chyba leży. Dobrze, babciu, pomogę. Zlecenia na patelnię jeszcze nie miałem. Dobrze, wejdę tam i rozejrzę się za nią. Lepiej tu zaczekaj na wszelki wypadek. Tu. Boże, drzwi jej rozpieprzyłem. Przepraszam, babciu, to było przypadkiem. A to tylko chciałem wbić, żeby było łatwiej. Dobra, co my tu mamy? Kamień. Ciekawe. Co mówiłeś, złociutki? Już nic, nic. Tylko tu ciało jest. Uduszony garotą i do tego stare blizny, jak u żołnierza. Jak ja gadam do siebie, to mówią, że dziwaczej. Życie. Zawsze stara babcia, jak gada do siebie, to od razu jest coś dziwnie tak. Tutaj jakieś coś, drewno. Oto i bezcenna patelnia, ale wyszorowana do czysta. Wygląda na to, że nasz tajemniczy jegomość potrzebował nie samej patelni, a sadzy, żeby zrobić tusz i napisać listę. No to nieźle. Znalazłeś patelnię? Tak, znalazłem. Czekaj, a tu jeszcze muszę coś... Jakieś dokumenty, spalone prawie do szczętu. Ale niektóre... Wiesz, kurwa, byliśmy umówieni. Stawiłem się ryzykując życiem i powodzeniem całej akcji. Na miejscu stałem tylko wiatry i popierdzają. Po polach myślałem, że mi wiadomo jest lepsze do nawy. Jaka z łaski waszej... Ale nie wiem, to rzecz nie tylko pamiętli. Dlatego nie przerwałem negocjacji, w związku z tym, że stary poproszę. Okej, dobra. Tu inne bazgroły. Ja to wszystko przeczytam na spokojnie. Znalazłeś patelnię? Tak, znalazłem, babciu. Już idę, spokojnie. Nie pośpieszaj, wiedźmina. Proszę, twoja patelnia. Moja? Ale ona była cała czarna od sadzy. A w tej bym się mogła przejrzeć, gdybym chciała. Tylko już nie te lata. Życie. Właśnie sadza była temu jegomościowi potrzebna. Zdrapał ją i zrobił z niej tusz. Widać, musiał coś napisać pilnie. A inne dokumenty pilnie spalić. A ten drugi? Nie żyje. Skrzyknij paru chłopców i zakopcie go pod wsią głęboko, żeby trupojady go nie wygrzebały. I dobrze razem, nie mówcie o tej sprawie czarnym. Czekaj! Należy ci się coś w podzięce. Masz, syneczku, na drogę. O, kanapeczkę na patelni? Czy co takiego? Patelnie jak no. Dobrze, babciu, no teraz spierdzielam stąd. Póki życie mi jeszcze miłe, dobra. To co my możemy zrobić jeszcze? Bo tu mamy sporo takich miejsc, w których nie byliśmy. O, lepsze spodnie. Choć dziwnie wyglądają, no ale niech będzie. No życie jest takie, a nie inne. Jakieś inne tutaj jeszcze rzeczy. Do wykonania zadania, alchemicznie do składania, dobra. Wszystkim się człowiek zajmie. Mam 468 monet. O, jabłko, chleb. Wilk, spierdzielaj, wilczku. No kurna. To mi sarenkę goniłeś. Oddawaj, psie sadło. A, konar. Patrząc po tym, ile tu jest różnych tych dmuchawców i niedmuchawców, to mógłbym parę rzeczy sprzedać z... kurna, z ziół. A parę zostawić. Boże, ale oni harają. Jakbyś normalnie byli Tigerem Bonzo. Ale się cieszy od chleba. Ja to bym się cieszył, gdybym dostał kebaba. Kebab po turecku. Smaczek. Dobry smaczek. Dobra, schowaj miecz. On nie jest potrzebny tobie. Tutaj jesteś, dobra. Siemanko, po raz kolejny. Rzucę okiem. Dobra, i ile to kosztuje?
85, musiałbym coś jeszcze sprzedać. Czy te spodnie będą wystarczające? Nie. Musiałbym questa jakiegoś zrobić, żeby pozdobywać. To mogę sprzedać. Kurde, ja bym kupił sobie te. To starczy. No nie wydaje mi się. To jest na poziom 4. Kurde, ja bym sobie chciał tą kurtkę całą i tak dalej. Uważaj na siebie. Ale będzie mi, by mi jeszcze brakowało. No tam inni kupcy są, to jak coś sprzedam u innych kupców i będzie git. Gąski, żegnajcie. Dobra, pójdę już do tego Vesmira, co tam. I tak pewnie misja od razu się nie zacznie. Tak? W czym rzecz? Przyjąłem zlecenie na Gryfa. Dwie wiadomości, dobrą i złą. Dobra jest taka, że kapitan Nilfgaardzkiego obozu wie, gdzie szukać Yennefer. A zła, że musimy mu upolować Gryfa. A czego mógł chcieć w zamian od dwóch wiedźminów? No mów, co ustaliłeś? Gryf porzucił leże. Trzeba zrobić wabik. No i jak ci idzie? Mam szakłak. Mam już szakłak. Nada się w sam raz. Silna woń. Chyba smród. Delikacik się znalazł. Zgniłe mięso, gnój, mocznik. Zwykłe wiejskie zapachy. Pamiętasz, no, jak to gorze polowaliśmy na śmietnisku na Zeugla? Pół dnia się potem szorowałeś. Pamiętam. Wracasz do tego za każdym razem, jak się widzimy. Dowiedziałem się paru rzeczy. To samiec. Miał gniazdo w Lisim Boże. Nilfgaardczycy puścili je z dymem, ubili samice, potłukli jaja i uznali, że załatwili sprawę. Ha, zawsze to samo. Zamiast od razu posłać po fachowca, robią po swojemu. I jest tylko gorzej. Życie ma. No dobra, wszystko gotowe. Daj tylko znać i bierzemy się do roboty. A zatem pora postawić pułapkę. Nie ma co dłużej zwlekać. Chodź, rozejrzyjmy się, gdzie zostawić pułapkę. Ja już mam swój typ. Po drugiej stronie rzeczki są takie pole i zagajnik. Dużo miejsca i nikt nie wejdzie nam w drogę. Dobra, tam się widzimy. Oczywiście. Ale zanim to widzę, że mam zrobić jakiś grom. A zatem zróbmy. Dobra, ja rozumiem, grom. Oczywiście mamy wszystkie składniki. Także jest git. Mamy też olej na trupojady. Też zrobimy. Page up. Rozumiem, o co chodzi. Tutaj dajemy trupojady. Coś tu jeszcze zdobyliśmy? A, tak, grzyby. To też są grzyby. Babka mi opowiadała, że kiedyś jak Kowalowi synek zaginął, to chłopy zaraz wzięli na spytki wiedźmaka, co akurat polował w okolicy. Pozbieramy jeszcze tutaj coś, parę rzeczy. Dobra, zobaczmy. Gdzie musimy się udać? Tutaj. Ale chciałbym zobaczyć jeszcze parę miejsc w pobliżu, które będą warte ujrzenia. I zobaczmy. I kliknijmy. O nie, i M, jak mapa. I pójdziemy na szybko tutaj. Tak tylko z ciekawości ujrzę, co tam jest. I możemy spinkalać z powrotem potem w podróż na Gryfa. Akurat mi się wydaje, że jest tyle minut odcinka, że akurat idealnie zdążymy z Gryfem. Tylko teraz pytanie, jak wyjść na górę. Jakoś bokiem, tylko ja to widzę, że będę obchodził normalnie jak... Jak nie powiem co. To tutaj jest jakieś przejście. Boże mój, jakby tam wejść? Chyba muszę to naprawdę naokoło przejść. To tak okrężną drogą, że ja po prostu nie wytrzymam. Ja pizgam. Czemu to nie jest w lepszym miejscu rozstawione? Ja pierdzielę. Dobra, jeszcze raz. Którędy ja mógłbym to przejść? Aż tak naokoło, no niech będzie. Dobra. Najwyżej zawołam chyba płotkę, bo to potrwa 3 lata. Chodź, płotunio, bo po prostu Dedźmuś, Szymuś nie da rady.
Pójdziemy naokoło, tak będzie prościej. Wzdłuż dróżki i do nóżki. No i jedzie nasza płotunia. Powoli już się robi noc. Zachodzi słoneczko. Nasze kochane, ukochane słoneczko. Tam coś jest. Tutaj ta spalona osada. Zaraz. Co te trupojady, to akurat ja skółeczkę będę mógł zrobić. Oj. O nie! Nie kurna, nie zginę tak szybko. Jeło was. No kurna jego mać. Będziecie mnie straszyć. Chyba wam się coś w głowach popizgało. No i nice. Tylko muszę jeszcze coś opierdzielić, trochę chleba. Teraz pójdziemy naokoło. Jeszcze więcej trupojadów. Strzeżony skarb. Chodźcie, kurna. Wezmę w sumie Quen. Akurat tarczę mam. Chodź tu, chodź tu. Dawaj. Chodź tu. Jak ci zaraz utnę kurna nóżki, to ty kurna się pożegnasz z nimi. No i do widzenia. Ktoś może przynajmniej z was będę miał ciekawego. Jest mózg utopca i będę miał z tego kolejny mózg utopca. Będą jaskółeczki, fajne tego dupeczki. I trochę skarbów. Reszczot. Będzie coś ciekawego nareszcie. I kurteczka jakaś. Zobaczmy. Nareszcie coś fajnego. Moc znaków. Nie mogę tego nasz, bo to jest na miecz. A co to jest? Brzeszczot z Bikowaro. Pasuje mi. Tylko zobaczmy, co może być idealnego. Moc znaków zwiększona, szansa na oszołomienie. A niech będzie to oszołomienie, mi pasuje. No i mamy nareszcie coś ciekawego ze stalowych mieczy. Teraz by trzeba było zdobyć coś z niestalowych, ze srebrnego mięcza. Dobra, ale to innym razem. Teraz o, mogę jaskółeczkę zrobić. A zatem odblokowany. Alchemia. Dobra, teraz muszę przejść całkowicie naokoło. Tylko zawołam swoją kochaną płoteczkę. I nareszcie jakoś... Jakoś mamy dobrze z tymi zbrojami teraz, także jest git. I mi się wydaje, że chyba w piątym odcinku załatwimy gryfa. Ja sorry, że to tak eksplorujemy i w ogóle, ale no wiecie, no po prostu ja lubię ten świat. Ja muszę każdy szczegół wyeksplorować. A ponieważ widzę, że tam miałem się zająć tymi... O, tutaj coś jest. Pusta butelka. Pistech. Chyba wilki mam zabić. Albo po prostu one tutaj biegają. Kurna, spierdzielać wilczaki. Dobra, pójdziemy teraz nadal do przodu. Gdyż mamy chyba tutaj deserterów. O, panowie będą mieli kurna przewalone z moim nowym mieczem. O kurde. Boże, no nie mogę z tym łucznikiem. Animacja! O mój Boże, ale go poharatałem. Teraz proszę, możesz kurna obejrzeć świat z góry. Albo z dołu, zależy gdzie trafiłeś po śmierci, bo na pewno nie do nieba po tym, co żeś kurna tutaj robił. No i fajnie. Wszystko obszukane? Wszystko. No i myślę, że fajnie odcinek zakończony. Pobiliśmy ludzi. 35 minuta.
Zawołam naszego konia, wierzchowca. No i co, to by było na tyle. Mam nadzieję, że kolejny odcinek z tej gry wam się spodobał. I niczym Płotka siedząca w krzaku też tak zniknę. Do zobaczenia, trzymajcie się.